But singing in the dead of night. Boom, boom, boom. Take these broken wings and learn to fly. Boom, boom, boom. For your life. Boom, boom, boom. But you will hold wings and learn to fly. Boom, boom, boom. For your life. Boom, boom, boom. But you will hold wings. 26 grudnia 18 roku przyjechał do Poznania pianista, działacz niepodległościowy, późniejszy premier Ignacy Jan Paderewski, powitany w opanowanym jeszcze ciągle przez Niemców mieście entuzjastyczną narodową manifestacją. Stała się ona pośrednio zaczątkiem powstania wielkopolskiego, mającego na celu przyłączenie ziem Wielkopolski wraz z Poznaniem do odrodzonej Polski. Pierwszym dowódcą powstania zostanie z ramienia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej Stanisław Taczak. Gniezno było drugim po Poznaniu największym ośrodkiem powstańczym. Mimo słabego uzbrojenia, gnieźnianom szybko i bez ofiar udało się nakłonić Niemców do poddania się. Wkrótce Gniezno staje się centralnym ośrodkiem organizacji i szkolenia oddziałów powstańczych. Jesteśmy na ulicy Chrobrego, dawniejszej Friedrichstrasse, na gnieźnieńskim słynnym deptaku, gdzie staramy się przybliżyć gnieźnianom wydarzenia z wieczora, z późnego popołudnia i wieczora 28 grudnia 1918 roku, bo właśnie tutaj wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Organizujemy inscenizację, która będzie zgodnie z tym, jak toczyły się wydarzenia 100 lat temu, przemieszczać wzdłuż ulicy Chrobrego aż do zdobycia koszar przy ulicy Sobieskiego. Dzisiaj w Gnieźnie staraliśmy się przybliżyć wydarzenia sprzed 100 lat, to znaczy się wszystkie związane ze zrywem wielkopolskim akcenty. Oprócz tego staraliśmy się przypomnieć gnieźnianom, albo zapoznać być może niektórych z tym, jak Gniezno wyglądało 100 lat temu, że było to miasto, w którym mieszkali nie tylko Polacy, ale także Niemcy, także Żydzi, którzy mieli swoje miejsca, w których się modlili, w których mieszkali, w których prowadzili swoje biznesy, niektóre bardzo charakterystyczne. Wieczorem 28 grudnia 1918 roku, dokładnie tutaj do fabryki Bolesława Kasprowicza, przyjeżdża wysłannik Rady Żołnierskiej z Poznania, sierżant Walczak, który namawia gnieźnian do zrywu. I ten jego przyjazd właśnie spontanicznie wywołuje wśród gnieźnian taki zew niepodległości, powoduje, że gnieźnianie chwytają za broń i uderzają na koszary. I właśnie te wydarzenie będziemy starać się dzisiaj przedstawić. Przybyła do nas grupa z Poznania, Kroć 1914, z Bydgoszczy drużyna szturmowa i gnieźnieńskie grupy, czyli Gerhard Dragoner i organizatorzy, czyli Gerhard Garnizon Gniezno. Garnizon Gniezno to grupa, która zajmuje się odtwarzaniem tylko i wyłącznie jednostek polskich, dwudziestowiecznych. Skupiamy się na odtwarzaniu przede wszystkim w pierwszej kolejności 69. Pułku Piechoty z Gniezna oraz 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Tutaj na tej kanwie współpracujemy bardzo mocno z Polskim Klubem Kawaleryjskim, ale otwarzamy też inne formacje. Otwarzamy zarówno powstańców wielkopolskich, tak jak dzisiaj, żołnierzy wyklętych, a także Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz pierwszą Armię Wojska Polskiego. W Anastazewie otworzyliśmy potyczkę z oddziałem Gręszucu. Była taka sytuacja, że niedaleko stąd przebiegła granica już niepodległej Polski. Niemcy bardzo starali się nie dopuścić do tego, żeby zryw powstańczy dotknął jakby granicy z niepodległą Polską. I bardzo silnie obsadzili posterunek Gręszucu w Anastazewie przy przejściu granicznym do Kongresówki. W związku z tym właśnie tam udali się powstańcy, kompania Powicka pod dowództwem porucznika Bliskiego zdobyła ten posterunek po krótkiej walce i to też staraliśmy się przybliżyć właśnie mieszkańcom gminy Powic i gminy Ostrowite podczas inscenizacji 16 grudnia. Mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego i ja się wychowałem w koszarach zresztą 17. Pułku Artylerii, również zresztą zdobytych koszarach przez powstańców wielkopolskich i myślę, że to gdzieś tam w połączeniu z takim patriotycznym wychowaniem spowodowało, że jestem miłośnikiem militariów i historii. Podczas pierwszej nocy powstania Polacy rozbroili 3 przejeżdżające przez Gniezno niemieckie transporty wojskowe, zdobywając w ten sposób cenne wyposażenie, m.in. 172 konie, 50 pojazdów oraz 1,5 miliona marek niemieckich. Ogromną sumę wystarczającą do opłacenia miesięcznego żołdu dla 16 tysięcy żołnierzy. Współorganizatorem i dowódcą powstania w Gnieźnie był Zygmunt Kittel. Dowodził on ochotnikami gnieźnieńskimi pod Zdziechową
oraz w walkach o Szubin i Rynarzewo. Współorganizował on również 4. Pułk Strzelców Wielkopolskich. Dzień dobry, Michał Furmaniak z grupy Gercha Kreuz 1914. A dzisiaj zorganizowaliśmy inscenizację, która nawiązuje do historycznych wydarzeń, dokładnie w 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, a mianowicie opuszczenia koszar przez 6. Pułk Grenadierów Pruskich po pertraktacjach, które dokonane zostały przez powstańców i Straż Ludową. Próba zbrojnego zdobycia koszar nie powiodła się, natomiast w drodze negocjacji Prusacy zdecydowali się opuścić te koszary. W sile 2 batalionów stanowili bardzo realną siłę, która mogła zagrozić ugaszeniu powstania i jego zdławieniu. Sukces powstańców i Straży Ludowej podwójny, ponieważ opuszczenie przez Niemców tych koszar i opuszczenie Poznania zabezpieczyło miasto przed zagrożeniem niemieckim i ewentualną neutralizacją powstania, dzięki czemu powstanie mogło rozwinąć się na prowincji i zakończyć się sukcesem, co świętujemy w tym i przyszłym roku. W samym Poznaniu nie było ciężkich walk. Strzelanina pierwsza, która rozpoczęła się wieczorem, odbyła się w samym centrum miasta, w okolicach prezydium policji. Drugim takim ważnym wydarzeniem to właśnie próba zdobycia koszar i po dwudniowych negocjacjach opuszczenie ich przez Niemców. Trzecim takim ważnym, największym bojowym wydarzeniem zbrojnym na terenie miasta to było zdobycie lotniska na Ławicy, gdzie powstańcy użyli nawet artylerii. I na tym mniej więcej walki w Poznaniu, poza oczywiście lokalnymi potyczkami, zakończyły się. No, gościliśmy grupy rekonstrukcyjne z niemalże całej Wielkopolski. Była grupa z Wolsztyna, z Nowego Tomyśla, z Gniezna, grupy z Poznania oraz niezależni rekonstruktorzy. Nasza grupa zajmuje się I wojną światową, a ponieważ uważamy Powstanie Wielkopolskie za pewną kontynuację walk na wschodzie, więc również ze względu też na to, że jesteśmy poznaniakami w większości, bliskie nam sercu, odtwarzamy i uczestniczymy. W przyszłym roku jesteśmy zaproszeni na inscenizację już 5 stycznia do Wolsztyna. Kolejne inscenizacje to walki o Miedzichowo i Kargową. To już luty, połowa lutego 2019 roku. Najważniejszą placówką muzealną kultywującą pamięć o Powstaniu Wielkopolskim jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego, znajdujące się w Starym Odwachu na poznańskim rynku. Dokumentuje ono wybuch i przebieg powstania. W sposób atrakcyjny i nowoczesny stara się trafić do współczesnego odbiorcy. Inną placówką muzealną o podobnym charakterze jest Dom Powstańca w Gnieźnie na ulicy Chrobrego, naprzeciwko kantoru Bolesława Kasprowicza, gdzie powstanie w Gnieźnie wybuchło i przeniosło się później na Kujawy. Oddziałami tymi dowodził Paweł Cymc. Wkrótce udało się wyswobodzić niemal całe Kujawy. Spotkaliśmy się w dniu 5 stycznia 2019 roku w Mroczy z okazji 100. rocznicy wyzwolenia tego miasta przez powstańców wielkopolskich w roku 1919. Na rynku odbyła się inscenizacja wyzwolenia miasta. Przedstawiliśmy kilka epizodów dotyczących zajęcia miasta przez powstańców w dniu 2 stycznia 1919 roku. Niestety powstańcy zostali zmuszeni do odwrotu. Następnie kolejna polska operacja powstańca Znakła 5 stycznia doprowadziła do wyzwolenia miasta Mroczy, które niestety 10 stycznia trzeba było opuścić z uwagi na porozumienie zawarte z Niemcami, które zmuszało oddziały powstańców do wycofania się na południe od linii kolejowej Bydgoszcz-Piła, czyli na południowy brzeg rzeki Notecz. I Mrocza powróciła do macierzy ponownie 21-22 stycznia roku 1920. Zaprezentowaliśmy tutaj kilka tych właśnie epizodów dotyczących samych walk w mieście. Kolejno 2, 4 i 5 stycznia. W mundurach historycznych przedstawiały się różne grupy rekonstrukcyjne, m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Batalion Bydgoszcz, Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej i Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Bydgoszczy. Co do samych walk powstańczych, to teren Pomorza i tutaj na północ od Noteci
objęty walkami był tylko na początku stycznia, z uwagi na to, że jak wspomniałem, 10 stycznia zawarto porozumienie z Niemcami o wycofaniu oddziałów powstańczych na południe od zmiany linii kolejowej Bydgoszcz-Piła po to, aby umożliwić wojskom niemieckim wycofującym się z frontu wschodniego na teren Niemiec, umożliwić im wycofanie się bezkolizyjne, bez toczenia walk z powstańcami. No i tej walki powstańcze się więcej już nie toczyły i Mrocza powróciła do macierzy w sposób pokojowy po traktacie wersalskim. Tutaj pokazaliśmy taki epizod, w którym zginął jeden z powstańców pochodzących z Mroczy, Felix Łabęcki, który został zastrzelony przez Niemców w czasie szturmu Mroczy przy Placu Wolności jest tablica, która upamiętnia jego śmierć, a na cmentarzu w Mroczy pochowani są powstańcy, którzy polegli w czasie walk od 2 do 10 stycznia tu w rejonie Mroczy i w jej okolicach. Ja jestem w mundurze 2. Pułkonu Wielkopolskich, który stał się później 16. Pułkiem Umanów Wielkopolskich Wojska Polskiego. Ten oddział formowany był od początku roku 1919. W Powstaniu Wielkopolskim działu nie brał, natomiast na froncie wschodnim w wojnie z bolszewikami uczestniczył wraz z wojskami polskimi przez całą kampanię roku 19 i 20. Następnie powrócił do Bydgoszczy jako swojego macierzystego miasta. Zresztą do tego miasta wkraczał także w dniu 20 stycznia 20 roku, kiedy Bydgoszcz powróciła do macierzy. Otrzymał swoje koszary na osiedlu Błonie obecnym i tam stacjonował, znany był jako Bydgoski Pułk Ułanów lub Biały Pułk Ułanów Bydgoskich od kolorów otoków, które nosił na swoich czapkach. To jest akurat mundur majora 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich z uwagi na oznaki stopni przedstawione na rękawie w postaci taśmy oficerskiej z pętlą i specjalnego paska z galonami na czapce rogatywce i galonu w kolorze srebrnym ze srebrną pętelką jako stopnia majora. Każdy gdzieś chciał być strażakiem, policjantem, żołnierzem. Mnie udało się akurat być żołnierzem zawodowym przez wiele lat. Dosłużyłem się do stopnia majora, a po skończeniu służby wojskowej jakoś koledzy naciągnęli mnie na to, żeby nie marnować umiejętności, zdolności, wiedzy przede wszystkim zdobytej wojskowej i przekazywać ją kolejnym pokoleniom rekonstruktorów, którzy no nie mieli okazji pójść do wojska, tak, bo wojska takiego z poboru u nas w Polsce od dłuższego czasu już nie ma, więc młodzież miała mniejsze szanse na dostanie się do armii. Teraz ta szansa jest większa z uwagi na tworzone Wojska Obrony Terytorialnej, ale dalej gdzieś ta potrzeba szkolenia młodych adeptów przyszłej służby wojskowej gdzieś pozostała i mam nadzieję, że dopóki zdrowie pozwoli, to uda się ją kontynuować. Od początku powstania z uwagi na brak innych mundurów używano sortów niemieckich. Popularne były biało-czerwone rozetki, zakładane na otoku czapek lub na piersi. Przypinano orzełki oraz zawiązywano na rękawach biało-czerwone szarfy. Później zamiast czapek pruskich zaczęły pojawiać się rogatywki z orłem oraz treflem ze sznurka w różnych kolorach. Początkowo w powstaniu obok byłych żołnierzy czynny udział brali też harcerze, skauci, członkowie bractw strzeleckich. Niedługo później zaczęła się formować regularna armia oparta na poborze. Najmłodszym powstańcem był 13-letni skaut Jan Witkowski. Tylko 2 lata starszy był gnieźnianin Jan Zieliński. Najmłodszy poległy powstaniec, który walcząc w szeregach 4. Kompanii Gnieźnińskiej zginął pod Rynarzewem. W wyniku zdobycia lotniska Ławica w ręce powstańców padło wiele samolotów niemieckich. Powstańcy używali je bardzo często w walce z Niemcami, zaś najsłynniejszym pilotem był Wiktor Pniewski. Mieliśmy dziś okazję zobaczyć fragment wydarzeń sprzed 100 lat, pokazujący walki o Szubin w styczniu 1919 roku. Grupy rekonstrukcji stycznej z Wielkopolski, ale również z Kujawsko-Pomorskiego, z Pomorza, przedstawiły właśnie wydarzenia, które miały miejsce w Szubinie we wspomnianym okresie. Walki o Szubin w styczniu 1919 roku, niezwykle zacięte, niezwykle ważne, jeśli chodzi o losy powstania na północy Wielkopolski, wymagają jakby głębszego komentarza, wymagają głębszego zastanowienia się nad tym wszystkim, co się wtedy działo. Szubin, który chociaż przez chwilę, przez kilka godzin 2 stycznia 1919 roku zajęty został przez Polaków, bardzo szybko powrócił z powrotem w niemieckie ręce i już 8 stycznia 1919 roku powstańcy próbowali, czy podjęli próbę zdobycia
miasta w walkach przeciwko Niemcom. Niestety plan działania, który wymagał ścisłej koordynacji i współpracy licznych oddziałów powstańczych z Gniezna, Wrześni, Kcyni, spalił na panewce w wyniku opóźnienia, w wyniku problemów właśnie z koordynacją. Kilka niewspółdziałających, kilka nieskoordynowanych ze sobą ataków, które wyszły ze strony polskiej, z łatwością zostały odparte przez stronę niemiecką. Ale już trzy dni później, 11 stycznia 1919 roku, gdzie do walk przeciwko Niemcom użyto między innymi kawalerzystów z oddziału strzelców konnych miasta Poznania oraz większych sił powstańczych, sprawiły, że po niemal całodniowych walkach Szubin znalazł się w rękach polskich i ten dzień między innymi dzisiaj wspominaliśmy. Szubin przechodził z rąk do rąk parokrotnie i rzeczywiście możemy uznać Szubin za takie miejsce na mapie Powstania Wielkopolskiego, o które toczyły się wyjątkowo zacięte walki i właśnie to przechodzenie z rąk do rąk niech o tym świadczy. 16 stycznia 1919 roku nowym dowódcą powstania został generał Józef Dowbor-Muśnicki, dowódca pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji. Z nieregularnych oddziałów powstańczych stworzył dobrze zorganizowaną Armię Wielkopolską. Dzięki powołaniu wielu nowych roczników zaczęła ona liczyć ponad 100 tysięcy żołnierzy. Jesteśmy w Szubinie. W styczniu 1919 roku doszło tutaj do walk pomiędzy powstańcami wielkopolskimi a Grenzschutzem z Bydgoszczy, tak zwany Grenzschutz-Bromberg. Nie były to jednostki regularnej armii niemieckiej, lecz złożone z żołnierzy, którzy wrócili z frontów I wojny światowej. Gdyby tutaj walczyły jednostki niemieckie, liniowe, byłoby to złamanie ustaleń rozejmu skąpień i późniejszych jego przedłużeń w Trewirze. Natomiast jednostki oznaczamy jako Grenzschutz, Selbstschutz i inne, powiedzmy, lokalne takie milicje reprezentowały stronę niemiecką, natomiast nie były regularnymi jednostkami liniowymi. Walki o Szubin toczono kilkakrotnie, zaczęły się już 2 stycznia, następnie po 11 stycznia kilkakrotne próby szturmu. Najbardziej znanym epizodem z tych okolic jest zdobycie przez powstańców pociągu pancernego. Bierzemy udział w inscenizacjach związanych z Powstaniem Wielkopolskim po stronie niemieckiej. W zeszłym tygodniu byliśmy w Wolsztynie. Tam walczył z kolei oddział Grenzschutzu z Sulechowa, Grenzschutz Zulichau oraz wzięliśmy udział w inscenizacji symbolicznego zdobycia ławicy o oryginalnej godzinie 6 stycznia, dokładnie 100 lat po. Oddziały Grenzschutzu walczyły na terenie całej Wielkopolski. Najbardziej znane są oczywiście tutaj Wolsztyn, Miedzichowo, Kargowa, Budzyń, gdzie walczyły oddziały Grenzschutzu z Chodzieży. Różniły się oddziały Grenzschutzu, różniły się oznaczeniami, nie noszono na ramienników, lecz oznaczenia regionalne, przeważnie opaska z nazwą miejscowości. Leon Prauziński to najsłynniejszy malarz Powstania Wielkopolskiego. Brał udział w wybuchu walk powstańczych, m.in. w zdobywaniu prezydium policji, w walkach o most Waliszewski oraz w zdobywaniu Wolsztyna, Zbąszynia i Miejskiej Górki. W latach 1921-23 na podstawie wykonanych w czasie powstania rysunków i szkiców namalował 12 obrazów olejnych, ukazujących sceny walk powstańczych. Przypomnę, w Powstaniu Wielkopolskim do walki ruszyli Polacy, częstokroć weterani armii niemieckiej, weterani frontów I wojny światowej.
a zatem walcząc w mundurach niemieckich, niemiecką bronią, z niemieckim wyposażeniem, do swoich mundurów przyczepiali różnego rodzaju biało-czerwone elementy, które miały ich odróżniać od strony niemieckiej. Pamiętać również trzeba, że ten czas w historii Niemiec to czas rewolucji, czas rozkładu armii niemieckiej, czas, w którym powstają i funkcjonują różnego rodzaju oddziały Grenzschutzu czy Freikorpsów, które właśnie przeciwko powstańcom wielkopolskim walczą. I to mieliśmy dzisiaj okazję w czasie rekonstrukcji zobaczyć, jak wyglądali powstańcy, w jaki sposób się od strony niemieckiej odróżniali, jakie detale, jakie różnice w umundurowaniu, w wyposażeniu pojawiały się również wśród żołnierzy niemieckich. Tutaj dbałość o szczegóły, dbałość o detale, jeśli chodzi o rekonstruktorów wszystkich grup, które wzięły dzisiaj udział w tym przedsięwzięciu, była ogromna. Natomiast jeśli chodzi o Armię Wielkopolską i wyposażenie, wyszkolenie, umiejętności, już wtedy w XIX-XX roku uznawano właśnie żołnierzy wielkopolskich za najlepszą część odradzającego się Wojska Polskiego. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Bastion Grodman działa od 2006 roku. Zajmuje się przede wszystkim historią Powstania Wielkopolskiego, historią Armii Wielkopolskiej, która w latach 1919-1920 walczyła przede wszystkim na froncie wschodnim przeciwko bolszewikom. I w tego typu inscenizacjach bierzemy udział. Teraz rozpoczynająca się seria setnych rocznic różnych wydarzeń związanych właśnie z Wielkopolską, związanych z udziałem Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej sprawia, że coraz więcej tego typu inscenizacji się pojawia. Powstanie rozszerza się promieniście również wokół Poznania. Powstańcy zdobywają m.in. Jarocin, Krotoszyn, Rawicz, Nowy Tomyśl, Wolsztyn oraz Chodzież. Niemcy organizują jednak szereg kontrofensyw, dzięki którym odzyskują część miejscowości. W wyniku zaciętych walk powstańcy jednak przeważają szale na swą korzyść. 7 lutego 1919 roku doszło pod Budzyniem do jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów powstańczych. Było nim zdobycie na Niemcach pojazdu pancernego Erhard przez oddziały pod dowództwem pułkownika Skotarczaka. Pojazd nazwano pułkownik Kazimierz Rudzielski od jednego z dowódców powstania. Budzyń został wyzwolony 5 stycznia 1919 roku i odegrał ważną rolę na północnym froncie Powstania Wielkopolskiego. Niemcy uznali Budzyń za buntownicze miasto, na które skierowali silny atak artyleryjski oraz piechoty. Powstańcy uzyskali informację o mającym nastąpić 7 lutego ataku niemieckiego pancernika. Do Budzynia przybyła kompania Rogozińska na czele z Wiktorem Skotarczakiem. Godzina wybiła. Czy jesteście gotowi do obrony Budzynia? Tak jest! Gotowa się do boju! W jej składzie byli również mieszkańcy ziemi budzyńskiej, którzy wspólnie przygotowali się do odparcia niemieckiego ataku. Do zadań zwiadowczych na wzgórze Okręglik został wysłany oddział 16 ochotników pod dowództwem Leona Napiecka. Powstańcy zajęli pozycję po obydwu stronach szosy do Chodzieży. Po lewej stronie wzgórza zostali rozlokowani strzelcy, a po prawej umieszczono stanowisko kulomiotu, który obsługiwał celowniczy Stanisław Kozłowski. Około godziny 15 wyłonił się stalowy pancernik. Gdy się zbliżał do wzgórza na piecek, wydał rozkaz i Kozłowski dokonał strzału. Kierowca został trafiony i pojazd zjechał na bok rowu. Jego kulomioty stały się już bezużyteczne.
Na Wiecek rzucił granat i rozwinęła się walka. Niemcy wyskakiwali z pojazdu i strzelali, lecz powstańcy szybko pokonali załogę. W pojeździe było 8 Niemców. Zginęło od kul powstańczych 6 żołnierzy, w tym komendant wozu leutnant Kurt Amos i leutnant Graf von Schwerin Janow. Jeden żołnierz uciekł, a we wnętrzu siedział skulony drugi kierowca, który został jeńcem. Powstańcy zdobyli prawie nieuszkodzony pancernik, który triumfalnie z biało-czerwoną flagą wjechał na budzyński rynek. Budzyń był miejscem, skąd powstańcy atakowali Chodzież, zajętą przez Niemców. Powstańcy planowali również zająć Piłę, lecz z planów tych zrezygnowano. Ostatecznie Budzyń i Chodzież znalazły się w granicach odrodzonej Polski. Polski żołnierz mu zaskoczył, dał mu frecówkę. W kultywowaniu pamięci o powstaniu wielkopolskim na terenie całej Wielkopolski i Kujaw Zachodnich zostało postawionych wiele pomników, tablic, zostało wiele mogił powstańczych. Wiele z nich zostało zniszczonych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. A sami weterani powstania byli prześladowani, wielu z nich zamordowano. Dzisiaj wiele pomników odrestaurowano i są świadectwem toczonych walk i pamięci o bohaterskich powstańcach. 16 lutego 1919 roku dochodzi do przedłużenia rozejmu Niemiec z państwami Antanty. Tym samym Armia Wielkopolska zostaje uznana za wojsko sprzymierzone. Mimo rozejmu trwają walki pod Rynarzewem, gdzie zdobyto niemiecki pociąg pancerny. Wiosną generał Dowbor-Muśnicki zajął się dalszą rozbudową Armii Wielkopolskiej. Na początku maja siły Wielkopolski liczyły sobie już wówczas około 70 tysięcy żołnierzy, wchodzących w skład 12 pułków strzeleckich, 2 brygad kawalerii, 3 pułków artylerii, 4 dywizjonów lotniczych, pododdziałów łączności i saperów oraz służby sanitarnej. Część oddziałów wielkopolskich została skierowana do walk z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej. Polska ofensywa miała za zadanie oskrzydlić wroga pod Lwowem i Samborem. Dowództwo sprawował generał Haller. Grupa Wielkopolska przetransportowana do Grudka Jagiellońskiego nacierała na umocnione pozycje nieprzyjacielską. 16 maja uderzyła na Komarno, następnie na Mikołajów, a ostatecznie zajęła Stryj. Po kilku dniach Wielkopolanie wyjechali do Lwowa, skąd wyruszyli w drogę powrotną do Poznania. Przyczyną odwołania Grupy Wielkopolskiej była sytuacja na zachodzie, gdzie Niemcy planowali przeprowadzenie generalnej kontrofensywy. Zagrożenie to zmusiło naczelne dowództwo polskie do organizowania frontu antyniemieckiego. Do ofensywy niemieckiej na szczęście jednak nie doszło. Mimo to pomiędzy połową lutego a czerwcem dochodziło do incydentów lub prowokacji ze strony niemieckiej. 28 czerwca 1919 roku Niemcy podpisują traktat wersalski. Do Polski wraca prawie cała Wielkopolska. 28 sierpnia 1919 roku Armia Wielkopolska włącza się organizacyjnie w struktury Wojska Polskiego. Powstanie Wielkopolskie jest największym udanym do dzisiaj rywem wolnościowym w historii Polski. Jak Kuzaka się wypędza, bo są, to fajman,